wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Szanowni Państwo, prosimy zapiąć pasy i przygotować się na kolejną dawkę emocji z eliminacji mistrzostw. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Spójrzmy teraz na skład drużyny Tryker Juniors. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Rafaela Varana. Dalej Rodrigo oraz Marcus Rashford zagrają na skrzydłach pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie dziś Antoine Griezmann. Co przygotował sztab szkoleniowy Liquid Football? Oto skład. W obronie Ruben Dias wystąpi razem z Antonio Rüdigerem. Rodri oraz Casemiro zagrają na środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Będzie zatem rzut rożny. Piłka teraz u Griezmana. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Ha, dawno tego nie mieliśmy. Rzut rożny. Teraz Griezmann. Uwaga, będą prowadzić. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Rodrigo. Rodrigo ma piłkę. I to tyle z tej akcji. I zaczynamy z linii bocznej. Teraz Griezmann. No i po ataku, dobra interwencja. Teraz Osimhen. Sterling przed szansą. I znowu strzelają. Ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. No, ale trik. Oj, nie najlepiej teraz w defensywie. Wyjaśnia sytuację w polu karnym, a było naprawdę groźnie. Neville. Piłka teraz u Griezmana. Dobrze się ustawia przy tych strzałach. Marcus Rashford. Dobre podanie, może być groźnie. Przyjął, mimo że ma mało miejsca. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. I Griezmann otrzymuje podanie. Świetne wejście, byłoby naprawdę groźnie. Teraz Osimhen. Rodrigo. Przejmują teraz piłkę. Kulusewski przy piłce. Adresatem podania teraz Rodri. Griezmann, będzie groźnie. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Tryker Juniors notują stratę. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Bruno Fernandes gubi piłkę. Ale
Maleś, teraz przegląd pola. No, zmarnowany jednak ten atak. I tracą piłkę. Olga Carmona. No i już po akcji Fryker Juniors. Dopiero końcówka pierwszej połowy, a my już mamy wrażenie, że jest w zasadzie po meczu. Ciężko będzie gospodarzom się z tego wygrzebać. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Virgil van Dijk zablokował. Ten strzał. Rzutka piłki w szesnastkę. Rafael Varane mocno na bezpieczną odległość. Udane wejście, akcja przerwana. Antoine Griezmann. Quick football, znów przy piłce. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul, rzut wolny. Czy da kibicom nadzieję? Kolejny raz pokazuje, dlaczego stanowi tak ważny element wyjściowej jedenastki. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Fryker Juniors są bramkę w tyle za przeciwną ekipą, ale mają do dyspozycji 45 minut. Na pewno spróbują stworzyć sobie szansę. Gramy. I teraz rzut wolny. Tak nie można grać. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Wykłada piłkę na przedpole. Teraz Osimhen. Piłka do Casemiro. Zażegnał teraz niebezpieczeństwo Varane. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. I oto przy piłce Rodri. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. A przecież można było chwilę zaczekać, aż wróci na dobrą pozycję. Chyba zabrakło koncentracji. Carmona. Na Diogo Jotę. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. I Griezmann otrzymuje podanie.
Chyba strzał z dystansu, lecz bramkarz był na posterunku. Varane. Virgil van Dijk. Bellerin. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ma chyba dość miejsca. Spod chorągiewki na rozdę. Striker Juniors. Oto przy piłce Fernandes. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Adresatem podania, teraz Sterling. Liquid Football, za chwilę z rzutu rożnego. I Griezmann otrzymuje podanie. Okazja przed nim teraz. Odważnie blokuje strzał. Hector Bellerin. I teraz Rodrigo. Bellerin. Striker Juniors przy piłce. Atakują. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Uwaga, ładne prostopadłe do kranie. Umiejętne teraz zachowanie w obronie. Skuteczne. No i przecina ten centrę. Wybija. Neville. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Ponownie są przy piłce. Czasu pozostało już niewiele. Kibice wstają z miejsc. Oni wierzą, że to może być ten moment. Może teraz uda się wyrównać. Przy piłce Luis Diaz. Szansa! Będzie remis! Groźnie było. Dobra interwencja. Ależ teraz było blisko wyrównania. Naprawdę to była wyborna sytuacja i tylko osobie stojącej między słupkami drużyna zawdzięcza, że wciąż prowadzi. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi formacja ofensywna. Zażegnał teraz niebezpieczeństwo Varane. Robi się coraz groźniej. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Czyli to będzie rzut rożny. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Ależ było teraz blisko po tej główce. Pytanie tylko, czy aby nie była to stuprocentówka, to powinno wpaść. Przejmują teraz piłkę. Trybuny żyją tym meczem i wierzą, że drużyna gospodarzy wciąż ma szansę na wyrównanie. No, teraz zrobiło się groźnie. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze. A w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Rodrigo. Bruno Fernandes przy piłce. No, trafienie na tym etapie może okazać się piłką meczową. Wyraźnie widać, że walczą o zwycięstwo. Carmona. Piłka zagrana do Sterlinga. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Staje na wysokości zadania w samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona.
to może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. Nagle do Jota. Zobaczmy, ten korner może wszystko zmienić. Czasu niewiele, rezultat wciąż remisowy. To bardzo ważny moment. Wrzuca piłkę przed bramkę. Ależ teraz było blisko. Co za główka. Niestety, tym razem piłka odbija się od bramki i wychodzi poza boisko. Uwaga, mocny pressing. Mamy doliczone 2 minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Łatwo teraz przejmują to niedobre zagranie. Gwizdek, pani arbiter kończy spotkanie. O wyniku tego meczu zadecyduje więc dogrywka. Kto kalkulował siły na łącznie 1,5 godziny gry, ten będzie miał teraz podgórkę. Zaczynamy dogrywkę. Przekonajmy się, kto będzie lepszy. Hector Bellerin. Irving Lozano. Bellerin. Lozano. Świetny teraz odbiór we własnej 16. Griezmann. McLeay w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Prezent dla rywali od Liquid Football. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Dobrze się ta kontra zapowiadała. Diogo Jota. Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Dejan Kulusewski. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Sosa, popis umiejętności teraz. Olga Carmona. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Piłka do Lozano. Złe zagranie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Nie daje się teraz zatrzymać. I piłka za linią końcową. Ale zaraz może być groźna wrzutka z rzutu rożnego. W pole karne, głęboko teraz. Fatalnie teraz, bardzo nieudany strzał. Ta piłka nawet przez chwilę nie zmierzała w światło bramki. Sędzia spogląda na zegarek i zarządza przerwę.
go. Deigo no Hanagasaki, kaze wo yobi arashiki ta maru de za boom. Diego ni atta toki, erue de shimau ta wo kikasetara, ooh, what? Zatte natte sugu ni ryori shita beat, shima ni mochikaette senritsu tsubaki. De chiko, sore ni Oswald ga nokkatte jack suru kimi no mimi. Yaru wa za ni shika dekinai music, kizon no michi ga nakutemo do it. 失敗は成功のもと本当に成功の反対にあるのは何にもやらないこと OK I to the now 目に見えるものは全てが罠 Yup can't hate me if you wanna だけど逆らえない私には All my brothers, all my daughter, or any of my family 邪魔するやつには的確措置を消えないと逆に面倒よ話すことになる俺の弁護士とするバースパンチするライン天心みたく負けを知らない I'm a troublemaker 革命家眠った民目覚めさせる Wake up 飛んでる間にトップに切るニキ貧乏人のはなぜだか怖い Boy その繰り返し分だけ満たしてきた銭人気落とし生き残るだけの人生に価値がいやあるのかマジのタワー若さに任せ赤騒ぎしていた地球丸ごと試験官チート名誉ラッパー全て捨てた口をついて出た不満が俺の初期そう B-Yeah 俺は国を持たない金隣にクイーン B to the boy ルーツとおしゃべり、yeah、ルールがないのがルールさブームが去っても明日は去っても成功は痛み見た抜いたものだけが得れるお前のその目に何が見える現実と日の先の現実難儀は優先するべからずタイダーを巻いて空にフライ真実を見る俺のアイスやることやって愛の話、yeah、やりたくないことやって金の話並みレプリゼントミーエブリデイロリンストーンダイヤモンどちらにせよお決まりでしょうプレッ話の重さすりささすいすい今宵の話の重さすりささすいすい今日の話やいっぺうむさん一体のまぶやが来る地寸胴旅の始まりは南区の島に落ちる稲光打ちながら小舟踊り出すガチャシウェラビおじとおばと先祖神々私私魂は旅求める愛は何学びうちのドラゴンズ燃えてはなれてるのオンファイアで上がるブルナーティードはまるで光るビー玉カンボは宝一番死者さ兄さん姉さんとウェカムの映画さ楽しんだもんガチ遊びが make my life 死んでもどうせまた来世で会いましょうなぜ描いて上に高く登る私も地は泣いても笑う血で血あらわず飲んで流す姉さんの飲んで冬も始まるだけだぜさわ、さっさいやさっさ What the beat up on so 俺にもマイク渡してくれよ Yeah 日本地図の端の那覇市から端東京はビルの街オリオンはあんまない名字と名前でバレちゃう繁華街そろそろされるかも待ち伏せパパラッチ星地獄坪が広台北生きてよ俺が借りとパパスイート増えてきたアミゴス前代未聞のスワンコ伝説のポケモン姉子からの赤くさせるドラえもん寿司で鉢合わせ土妻合わせザマミの海マジでクリスチャンラセンフリースタでくるらうり二つじゃね俺ら知っちゃってるインスタ映え翼を広げて世界を変えるし唾吐き続けワールドワイドレッドブルの案件も全部クリアしたぜ暇人は見とけやなわらばも気になるままこの大人にシリアルナンバー貼られるなよこの大人にあいつらたち音沙汰なし溺れるもの久しからずこれよりも怖い47から生放送地元への思いがなだそうそう俺のベロ見とまかおるモードそれじゃまた今度行くぜ赤トーン Just like
I've been smooth for so long, I'm trying to get rough. Buffing my nails, dog, I'm trying to get buff. Shaping my beard up, I'm liking the scruff. The heels, cause I'm living my life in the cut. Can't imagine that I'm gonna meet my wife in the club. We gon' see though, I feel like she more of a CEO. Or maybe she doing volunteer work in Rio. It's not like I need her, but I would love to meet her. Another day, another dollar, another phone with another feature. I don't play goalie, but I'm my brother's keeper. Surrounded by family, I'm not with other people. They say I got my pop's demeanor and mother's features. The garden's still private as ever. The gang thriving together. Your boy's striving to be the most dominant ever. The hardest white boy since the one who rapped about vomit and sweaters. And hold the comments, cause I promise you I'm honestly better than whoever came to your head right then. They ain't cut from the same thread like him. They don't study doing work to get ahead like him. They don't toss and turn in the bed like him. Cause they don't love it. 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 I've been laid back so long, I'm trying to get turned. Searching my name, dog, that's how you get hurt. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Dziś nasze oczy są skierowane... Rough, buffing my nails, dog, I'm trying to get buff. Shaping my beard up, I'm liking the scruff. The heels, cause I'm living my life in the cut. Can't imagine that I'm gonna meet my wife in the club. We gon' see though, I feel like she more of a CEO. Or maybe she doing volunteer work in Rio. It's not like I need her, but I would love to meet her. Another day, another dollar, another phone with another feature. I don't play goalie, but I'm my brother's keeper. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś w programie dnia mecz eliminacji mistrzostw. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Nigdy nie jest łatwo otrząsnąć się po porażce, ale dalsze losy ich udziału w tych rozgrywkach zależą od tego, czy znów nabiorą wiatru w żagle. I to koniecznie, począwszy od dziś. Więc bardzo jestem ciekaw, co pokaże. Spójrzmy teraz na skład drużyny Tricolor Juniors. Postępu do bramki strzeże Jan Oblak. Dalej w obronie Rafael Varane wystąpi razem z Virgilem van Dijkiem. Dalej Rodrigo oraz Diaz zagrają na skrzydła. Jako wysunięty zawodnik wystąpi dzisiaj Diogo Jota. Była co najmniej interwencja spotkania. Brawo! Uratował zespół. Teraz Griezmann. Bardzo dobrze teraz to broni. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Jan Oblak. Bellerin. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główny atuty w polu karnym. Trudu radzi sobie z rywalem. Może dać im prowadzenie. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Zażegnał teraz niebezpieczeństwo Varane. Van Dijk. Carmona. Luka Modric.
teraz aut. Łatwa strata, szkoda. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Szansa przy przełamie impas. Dobrze teraz broni, brawo. Rodrigo. I piłka dla drugiej drużyny. Torbejeri. Podanie do Luisa Diasa. Piękne podanie, będzie ciekawie. Luis Figo i jest gol, proszę Państwa. Rodrigo. Luka Modric. Udane wejście, akcja przerwana. Miał kilka opcji, idzie w środek. Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Górę. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Ale podanie przejęte. Sędzia stosuje korzyść. Teraz Neymar. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Rodrigo. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Neymar, Mendy przyjmuje piłkę. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Czy strzeli? Uwaga, strzał zablokowany. I mamy gola. Francuz znów w formie. W ramach przepisów nikt nie zdoła zatrzymać zawodnika w takiej formie. A i przed faulem czasem ucieknie. Dużo miejsca dla Griezmana. Może atakować skrzydłem. Dobre wycofanie ze skrzydła. Rafael Varane mocno na bezpieczną odległość. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę.
Witamy po przerwie. Przed nami druga połowa spotkania. Czy Walker Juniors będą w stanie nawiązać walkę w tej części meczu? Pierwsza połowa przysporzyła im wielu problemów i bólu głowy. Teraz wyjaśnia groźną sytuację. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Teraz Luis Figo. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. No i nic z tej kontry nie będzie. Varan. Po akcji strata. Rodrigo. Mamy podanie do Neymara. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Podanie do Touré. Axel Witsel. Witsel nie teraz podaje. Piłka teraz u Griezmana. Obiecujące zagranie przed pole karne. Ależ mu siadła teraz piłka na stopie. No ale jednak nie chciała wpaść do bramki. Żeby zdobywać gole, trzeba stwarzać sobie sytuacje. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznić. Druga drużyna nie istnieje. Uwaga! Strzał! Nie ma! Blok, brawo! Kibice się ożywili. Przegrywają dwiema bramkami, jeśli wykorzystają ten korner. Wciąż mogą coś tu ubić. Rożny w wykonaniu Bruno Fernandesza. A i tak niewiele zabrakło. Dobry to był strzał głową. Antoine Griezmann. Teraz Luis Figo. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Virgil van Dijk. Z piłką Rodrigo. Szansa na kontakt. Doskonale się ustawił. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Luis Diaz przy piłce. Uwaga, okazja! A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. No i po ataku, dobra interwencja. Thiago Silva. Neymar. Luis Figo. Teraz poszedł, jest za obrońcami.
So I stop the thinking, let it rest and I'll flow. I don't wanna get fooled, cause I never met a girl like you. I was waiting at the station, but I don't know if you're gonna show. You got all my information, I just wanna be your Romeo. It's not complicated, I just wanna take a chance on you. Ruszamy z dzisiejszą dawką piłkarskich wrażeń. Woda jest przepiękna, czego chcieć więcej? To będzie porywający wieczór. Proszę się wygodnie rozsiąść, rozpoczynają się emocje. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś nasze oczy są skierowane na spotkanie eliminacji mistrzostw. Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożyło się to też na mecz. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Teraz przed szansą! Gol!
a więc nie musieliśmy zbyt długo czekać na pierwszą bramkę. Griezmann. I teraz Diaby. Ma teraz szansę. Tak trzeba bronić w szesnastce. Bruno Fernandes. O, i to był książkowy odbiór piłki. No i fauluje teraz. Będzie rzut wolny. Teraz zobaczmy. Diogo Jota. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Rusza do przodu skrzydłem. Ma sporo przestrzeni. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Modric. Teraz Rodrigo. Teraz Diogo Jota. Na Diogo Jotę. Uwaga, mogą wyrównać. Piłka wciąż. Nie ma! Piłka w boisku. Gramy! Ależ w tej sytuacji niewiele brakowało. Gdyby inaczej się ta piłka odbiła od konstrukcji bramki, mogliśmy mieć już remis. Broniący wyniku mogą mówić o szczęściu. Nie dopisało szczęście, gdyby piłka poleciała minimalnie inaczej. Byłby gol. Teraz muszą skupić się na tym, by odzyskać piłkę. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. Odbita ta piłka i gra zostanie wznowiona od rzutu rożnego. Rzut rożny wykonuje Fernandes. Ośrodkowanie z rzutu rożnego pod presją, ale wyłapana piłka. Pewnie w obronie. Przy piłce Luis Diaz. Uwaga, wychodzi sam na sam. Broni, ale piłka wciąż w grze. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Ciągle wygrywają, ale tylko dzięki tej fantastycznej paradzie bramkarza. Pokazał, że w ważnych momentach mogą na niego liczyć. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Luis Diaz. Diogo Jota. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Moussa Diaby. I Griezmann otrzymuje podanie. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie, do bramki niedaleko. Może coś być z tego podania. I Acuña ma teraz piłkę. Co zrobi Di Maria? Groźnie, Di Maria! Di Maria! Uwaga, słupek! Gdzie trafiła piłka? Mają teraz czego żałować, gdyby trafili do bramki, a nie w obramowanie, prowadziliby już dwoma golami i mieli większy margines błędu. Odrobinę więcej szczęścia byłaby bramka, ale nie tym razem. Teraz muszą zawalczyć o piłkę i spróbować zbudować kolejną akcję. Toma Lemar. I teraz Diaby. Griezmann, będzie groźnie. Rodrigo. I teraz Diaby. Dobra intuicja, jest przejęcie. Varane. Carmona z piłką. Rodrigo. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. I gol!
pakuje piłkę do bramki. Odwaja ich przewagę. W pełni na to zasługują. Z piłką Rodrigo. Tak się powinno stopować ataki rywala. Przy piłce Llorente, Griezmann, okazja, wciąż może być ciekawie. Bellerin, Bruno Fernandes przy piłce, Jota. Uwaga, Rodrigo. Wejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Moussa Diaby. Thomas Lemar. Prostopadłe podanie, szansa. I dopada do tej... Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Witam Państwa przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a wraz ze mną ten mecz skomentuje Jacek Laskowski. Dziś w programie dnia mecz eliminacji mistrzostw. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Na pewno zależało im na grze w finałach mistrzostw. Każdy w końcu chce walczyć o jak najwyższe cele. Matematyka jest jednak bezlitosna. Nie będzie ona. Thiago Aspas może to strzelić. Jest gol! O, jak szybko poszło. Naprawdę nie musieliśmy tu długo czekać. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Zespół Trajker Juniors w natarciu. Chwila nieuwagi, strata piłki, będzie groźnie. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Federico Valverde. Aspas otrzymuje teraz piłkę. A, teraz pokazał co potrafi. Nie przechodzi piłka, znowu to blokuje. Rafael Varane mocno na bezpieczną odległość. I piłka dla drugiej drużyny. Będzie rzut rożny teraz. Piłka. Wybita za linię bramkową. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. O, ależ teraz sztuczka. Luis Diaz. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. Man Dembele. Przy piłce Luis Diaz. Faul nie, czysty odbiór w polu karnym. Teo Hernández,
Magpies, próba skonstruowania groźnej akcji. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Teraz zobaczmy Diogo Jota. Teraz! Co za sytuacja! Fantastyczna interwencja. Pewnie to by bronił. Antoine Griezmann. Griezmann! Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. W sumie my też nie. Ciekawe, czy to się nie zemści. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Teo przy piłce. Teraz Griezmann. Griezmann znów z piłką. I proszę, bramkarz był na miejscu. Olga Carmona. Carmona. Luis Diaz przy piłce. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Wycofanie na przedpole. Tak jest! Wyrównanie! Zdobywa gola, po którym wszystko zaczyna się od nowa. Łącz teraz Modricza. Przechwycona piłka. Dembele. Jak to sprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Griezmann, okazja! Bellerin. I teraz Rodrigo. I tam nie znajduje Bruno Fernandesza. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Okazja, może być groźnie. Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Iker Juniors rozpoczynają walkę o wyrównującego gola. Federico Valverde. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Mogło być gorąco pod bramką, ale jednak mamy spalonego. Trochę szkoda, że to wyjście na pozycję było nieco za szybkie. Gdyby udało się w tej sytuacji zachować zimną głowę i kontrolować linię offside'u, to zrobiło... Bruno Fernandes ma chyba dość miejsca. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Co? Wynik nie zadowala Trajker Juniors, ale brakuje tylko jednej bramki, żeby mecz zaczął się od nowa. Druga połowa przed nami. Dembele traci piłkę. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala.
decyduje się na indywidualny rajd. Bruno Fernandes i gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Dembele. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Luis Diaz. Wspaniały popis umiejętności. Ale już na posterunku mamy kolejne ogniwo linii obrony. Przerywają tę akcję. Ale nagle go rzutę. Jego rzuta. Nic z tego. Świetny refleks. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szans. To środkowuje z rogu. Dość głęboko. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. No i po ataku, dobra interwencja. Modric. Przy piłce Luis Diaz. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć prowadzenie. Rzuca w okolice 11 metra. Jest główka, ale obok. Raczej bez zagrożenia. Trudno tutaj mówić o choćby lekko podwyższonym tętnie bramkarza. I akcja teraz w drugą stronę. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Leon przy piłce. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Po tym rzucie wolnym. A i szkoda teraz. To był naprawdę dobry strzał. Tak niewiele zabrakło. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. I piłkę ma Usman Dembele. Po akcji strata. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Modric teraz przy piłce. Modric! To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Z okazji przyjrzyjmy się powtórce sytuacji, po której padła bramka. Golkiper zdołał jeszcze odbić ten strzał lecący w długi ruch, ale niewiele by mógł już zrobić przy dobitce. Miał trochę pyta przy tej interwencji. Luis Diaz. Luis Diaz. Madison przy piłce. Rashford może uderzać. No i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozbita. Spokój Witsela, świetnie przewidział to podanie. Madison przy piłce.
James Madison przed szansą. Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trafień. Madison. Podanie do Luisa Diasa. Rashford z piłką. Czy zdąży teraz przymierzyć? Szechwyt. Znowu mają piłkę. Madison przy piłce. Jak to nie wpadło? Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Federico Valverde. Strata, rywale przy piłce. Minął teraz, ładnie. Szalony mecz. 5-3. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie. Było bardzo groźnie. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Rusza flanką, bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. Madison. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Lozano. Piłka do Lozano. I teraz zmiana posiadania. Tak, gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. I w mur. Strzał zablokowany. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Zobaczmy to jeszcze raz. Futbolówka trafiona głową wpada do siatki. Nie ma wątpliwości. Nie każdy by potrafił coś takiego strzelić. Jutro niemało dzieciaków będzie próbowało to powtórzyć. My możemy jedynie pogratulować. Piłka do Rashforda. Luis Diaz przy piłce. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Skrzydło odkryte. Tędy teraz rusza akcja. Uwaga, czy teraz będzie okazja? To prosta sytuacja i gol! Jest gwizdek. Awansu nie będzie. Na pewno zawód, ale też powiedzmy sobie otwarcie. Ta ekipa na więcej nie zasłużyła. Przed tym meczem można się było jeszcze...
Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Szanowni Państwo, prosimy zapiąć pasy i przygotować się na kolejną dawkę emocji z eliminacji mistrzostw. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. W poprzednim meczu eliminacji mistrzostw udało im się sięgnąć po zwycięstwo, a każda wygrana buduje pewność siebie jak nic innego w piłce nożnej. Zobaczymy, czy wiara we własne możliwości i dzisiaj poniesie ich do pozytywnego rezultatu. Realizator prezentuje nam teraz skład zespołu Young Boys. Alisson Becker między słupkami. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi razem z... Spójrz, to może być bramka. No i proszę, rzut karny! Będzie znakomita wręcz okazja, by wyjść na prowadzenie. Byłem przekonany, że sędzia po... Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Prowadzą zatem 1-0. Teraz zobaczmy Diogo Jota. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Mo Salah. Łatwa strata, szkoda. Diogo Jota. Był tam Puyol. Wyjaśnia sytuację. Już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Cóż za rozczarowanie. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Skutecznie teraz De Bruyne. Dobra interwencja. Nie wyczytę próbę ataku. Uwaga, mocny pressing. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Decyduje się na strzał! Ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Brawo! Nie dało się chyba lepiej interweniować w tej sytuacji. Przy piłce Luis Diaz. A piłkę głęboko na połowie rywala. Próba mierzonego strzału, ale tutaj chyba trzeba było uderzyć prosto i pewnie. Też tak sądzę. Tymczasem zawodnik sam sobie utrudnił zadanie. Tiger Juniors atakują wolnym skrzydłem. Świetnie teraz to zablokował. Zema. No i Di Natale. Fabinho. Udane wejście w przeciwnika. Dalej są przy piłce. Nie ma więc gwizda. Korzyść. Bruno Fernandes. I strata piłki. Może teraz wyrównać. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. I mamy remis. 1-1. Bruno Fernandes. Tiger Juniors przy piłce. Atakują. Ogrywa teraz do środka. Uwaga! Dalej groźnie! Na razie mogą odetchnąć.
Piłka teraz u Salaha. Salah, pole karne. Bramkarz pewnie, łatwe miał zadanie. Karim Benzema. Z piątego metra wznowi bramkarz. Witzel. Rafael Varan. Carmona. Szansa, czy przełamie im pas? Rusza do ataku Diogo Jota. Jak to się rozwinie? Kevin De Bruyne. Błąd Kevina De Bruyne. Oddał rywalom piłkę za darmo. Do podania dochodzi Benzema. No i strzela! Przy piłce Benzema. Mija go sprytnym zwodem. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Kontra, trzeba szybko wracać. Co za okazja, będzie gol! Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Kolejna Diogo Jota. Diogo Jota, co zrobi? Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Zobaczmy to jeszcze raz. Futbolówka trafiona głową wpada do siatki. Nie ma wątpliwości, nie każdy by potrafił coś takiego strzelić. Jutro niemało dzieciaków będzie... Sędzia gwizdkiem wznawia grę i zaczynamy. Zespół Stryker Juniors postara się nie wypuścić z rąk skromnej przewagi. No i uwaga, odebrała piłkę po pressingu. I Fabinho. Sala. Znowu są przy piłce. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Ładna piłka w uliczkę. Łukasz robi swoją robotę, ale akcja trwa. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w twojej mocy, a koniec końców i tak pada bramka. I Fabinho. Jednak tracą teraz tę piłkę. Teraz Rodrigo. Teraz Diogo Jota. Teraz Diogo Jota. Odważnie blokuje strzał. Plan na teraz to dobrze wykonać ten korner i objąć prowadzenie. Głęboko w pole karne zagrywa. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Teraz dobrze, ma miejsce.
ale tutaj dobre zabezpieczenie, pewna interwencja. Akcja ostatecznie rozbija się na obronie. Uwaga, będą prowadzić! Musi teraz grać pod presją. Carles Puyol. Diogo Dalot. Young Boys wychodzą ze swojej połowy. Lukas znajduje teraz Benzema. Uwaga, mogą wyjść na prowadzenie! Źle teraz Young Boys. Kolejna Diogo Jota. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Diogo Dalot. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Przechwyt. Dobre zachowanie. Mo Salah. Benzema przy piłce. Pani zachęcają Fernandesa do oddania strzału. Rusza teraz do tej piłki Bruno Fernandes. I strzał Benzema! Nie ma! Obronił ten strzał! Trybuny! Wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystanie? W okolice 11 teraz rzuca. Dobra interwencja po tym dośrodkowaniu. Był tam atak, ale koniec końców niegroźny. Świetnie teraz utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Emocje sięgają zenitu, bo wynik tego meczu wciąż stanowi zagadkę, a to już końcowe minuty. Na razie mamy remis, ale nikt tu nie będzie zaskoczony, jeśli drużyna gospodarzy przeważy szale zwycięstwa na swoją korzyść. Szczególnie z takim dopingiem. Strata. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. Kibice spodziewali się tutaj wygranej, a na razie mamy remis. Tak zachęcają swych ulubieńców do ataku głośnym do piłki. Mo Salah. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. I piłka pod nogami Salaha. Może im dać prowadzenie. Stają na wysokości zadania w samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona. To może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. Piłka teraz u Salaha. Dobrze teraz przeszkodził. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta.
końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Dziesiąt minut nie wystarczyło. Zaczynamy więc dogrywkę. Wszyscy są już pewnie zmęczeni. Zobaczymy, kto lepiej rozkładał siły. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. Pore zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Dobra piłka na dojście. Tym razem nic z tego. Wsparcie, by to rozegrać. Piłka teraz u Salaha. Wciąż ma piłkę, co zrobi? Olga Carmona. Luka Modric. Madison. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Świetna okazja, trafi! Tak jest! Piękna robota! Na tablicy wyników mamy 3-2. Witzel. Irving Lozano. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Antonio Di Natale. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Bruno Fernandes. Wycofanie piłki w pole karne. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta wyliczona. Panie interweniuje bramkarz. Daleka piłka z rogu. Lemar z piłką. Teraz Virgil van Dijk. Tak, świetnie teraz bramkarz. I to już wszystko w pierwszej połowie. Właśnie usłyszeliśmy ostatni gwizdek. No i druga połowa dogrywki rozpoczęta. Sala. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Ojej, wszystko wyglądało tak obiecująco. A rozpoczną od bramki. Rashford z piłką. Za coraz mniej czasu kibice wspierają teraz swoją ekipę głośnym dobitkiem. Może dzięki temu uda się to wyrównać. Potrzebują tylko go.
Aż teraz zaczarowała. Decyduje się na strzał, ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Do końca dogrywki zostało dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. I jest! Trafia teraz! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Warto też dokładniej spojrzeć na wykończenie, bo przecież Pułasz kusiło, żeby uderzyć z całej siły, ale nie. Zobaczyliśmy inteligentną podcinkę. Śliczny gol. Teraz Manuel Locatelli. I już wiemy, będziemy mieli tylko rzut rożny. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Dobrze tu minęła, bez straty. Groźnie było. Dobra interwencja. Rzutka w pole karne. Ale padła łupem obrony. Sytuacja opanowana. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Piłka wraca do środka. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Koniec. Nic tu się więcej nie wydarzy.
longevity flow. It's making pray for my demise. I'm the only one who had his eyes on the prize. They make a bit of money, now they're thinking that we're size. I'd rather be overrated and overpaid than whatever you are. Look, I came from the sewer. Big Mike made new rules at Dua. That's me, Rakes, Twinkle, Ash, and Akua. I don't think I spat a word truer. And if I ever can't remember, bra let it render. 4K HD vision like Wenger. Think you're tough till you get your bubble burst, like I just revealed the gender. I killed a game, I'm a serial offender. I'm old school like Koki and Bengar. Psalms 35, so I send it back to sender. I was the flavor of the month, now I'm the flavor of the decade. Get it in your head like a headache. I'm on your neck like a fight. Scatty like a pub fight. Old school killers that are hug tight. They hate, but they love Mac. Bit of footy with a. If you're a grass man, I'm hopping up. It's a bug's life. I don't come much, but I come nice. They were hoping that it jams, but it bangs like my mum's rice. I need cheese like a bun slice. Brand new kettle for a dumb press. Little man, this ain't a Bretlin. If I told you what it cost, it'd probably be a bit unsettling. Could have been an engineer in the Shetlands. Now, man, I'm solid in the field like Declan. I was made in a manor. Yeah, I'm old school, man. I used to mash works with a spanner. Now I roll dice with Tara and Savannah. Told my main chick, St. Kitts or Guyana. Sorry, babe, I don't use Skyscanner. Call Big Trev, that's a certified planner. Still little Mike, just litter and whammer. She don't really understand my London grammar, but she loves all my lingo. Paps got me jumping out fish window. Oh, what a life. Real ghetto, you ain't no struggle and strife. But I've gotten very used to these Dubai nights. I got purpose. Old school movie like Marissa and Curtis. We grew up in the circus. I've been robbed and I've robbed too, but I've never robbed purses. It's deep if you scratch at the surface. I don't ask what's the damage, cause I'm sure that it didn't do damage. Ha ha, oh well, we can manage. With my two fists, art flips, I'm a savage. I used to pray for some dough, now I pray for a God-sent marriage and a patch for my cabbage. Before she arrives, I'm unloading my baggage. So to my future wife, you gon' get the whole package. Longevity flows, they can't believe that I'm still lit. I'm still lit when I feel. I can't quit, can't feel fit. You can get like a bill. Think they're funny, but I'm. Think they're smooth, but I'm hitch. Rappers wanna chat, we can scrap just to prove you're a. I ain't with the talking, I just switch. I'm gonna laugh, but the joke's on you, come longevity flow. It's make it pray for my demise. I'm the only one who had his eyes on the prize. They make a bit of money, now they're thinking that we're size. I'd rather be overrated and overpaid than whatever you are. Look, I came from the sewer. Big Mike made new rules like Dua. That's me, Rich, Twin Corp, Ash, and Akua. Thank you.
Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. W tym meczu w ramach Division Rivals emocji nie zabraknie. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Szanowni Państwo, przed nami skład Dynamo. Spójrzmy teraz na skład drużyny Tryker Juniors. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Rafaela Varana, Luka Modric oraz... Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Uwaga, groźnie! Co teraz? Nie ma zmiłuj. Takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można. Zmarnowana okazja z bliska. Olga Carmona. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Centra mierzona pod bramkę. Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Próba prawie udana. Szkoda tej straconej szansy na objęcie prowadzenia, ale może co się odwlecze, to nie uciecze. Odrobinę więcej szczęścia byłaby bramka, ale nie tym razem. Teraz muszą zawalczyć o piłkę i spróbować zbudować kolejną akcję. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Forlan przyjmuje podanie. Pewna interwencja. Wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Ale może teraz będzie szansa. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. I teraz akcja w drugą stronę. Uwaga, Rodrigo. Ależ technika teraz. Dynamo znów z piłką. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Forlan. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Wrzuca piłkę przed bramkę. Jest! Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwoma golami. I strata posiadania piłki. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Poprzeczka, ale co będzie dalej? I to by było tyle. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Pewna interwencja bramkarza. A teraz Cole. Forlan. Do Sakiny Karsiawi. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho.
Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Varan. Bruno Fernandes przy piłce. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Teraz okazja przed nim. Tak! Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo, sabes que... Halo, tu Paryż! Witamy serdecznie na Parc des Princes. Cieszymy się, że dołączają do nas państwo sprzed ekranów. Zobaczymy, jakie emocje przyniesie nam dzisiejszy wieczorny mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Przed państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Rodrigo ma piłkę. Musi trafić! A jednak blokuje to! Wspaniale! Spójrzmy teraz na skład drużyny Tryker Juniors. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Rafaela Varana, Luka Modric oraz... Patrz, Tomku, to musi być gol! Ma stuprocentową szansę! Udana teraz obrona tego strzału. Rodrigo, Hector Bellerin, Rafael Varan, właściwie ustawiony, przejął piłkę. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul, rzut wolny. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Sala. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Do Rafaela Leu. Jest pierwszy gol spotkania. No teraz mecz nabierze rumieńców. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Szansa, będzie remis. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Jamal Musiala. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Uwaga! Teraz! To się nazywa odpowiedź! Znowu prowadzą, bramka! I akcja teraz w drugą stronę. Martin Odegaard.
Co zrobi w tej sytuacji? Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu! Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Luis Diaz. Out po tej udanej interwencji. Bellerín. Luis Diaz przy piłce. Spalony. Zły moment podania. Rodrigo. Próba odbioru i przerwany atak. Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Rodrigo. Teraz Rafael Leon. Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. I piłka pod nogami Salaha. Ależ okazja teraz. Odegaard. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Rodrigo. Aj, błysnął teraz techniką. Salah. I piłka pod nogami Salaha. Rafe. I co teraz? Tak, proszę Państwa, kolejne trafienie. Mamy trzy bramki przewagi.